Izba Wytrzeźwień w Opolu została zlikwidowana, ale to nie oznacza, że kierowcy czy osoby, które nadużywają alkoholu, mogą czuć się bezkarnie, bo nadal policja czuwa, a co dzieje się z osobami, u których wykryje się zbyt dużo promili w okolicznościach, których nie powinny te promile się w nas znajdować? Proszę powiedzieć, gdzie te osoby w tej chwili, które są pod wpływem alkoholu, zatrzymane, czy za kierownicą, czy na ulicy, gdzie trafiają, skoro nie ma Izby Wytrzeźwień? No właśnie warto tutaj podkreślić, że funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień to nie tylko osoby bezdomne, tam gdzie rzeczywiście mogliśmy w sposób bezpośredni takim ludziom pomóc, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, ale też to bardzo często osoby w młodym wieku albo w średnim wieku, które z powodu wypicia zbyt dużej ilości alkoholu nie są w stanie chociażby policjantom powiedzieć, gdzie mieszkają, czy nie biorą jakichś leków, czy nie cierpią na jakieś choroby przewlekłe. To są wszystko niesamowicie cenne informacje. Dzięki temu, że na Izbie Wytrzeźwień był lekarz, myśmy mogli takie osoby w sposób bezpieczny tam doprowadzać i mieć pewność, że do rana nic im się nie stanie. No teraz sytuacja po zamknięciu Izby Wytrzeźwień dla opolskich policjantów skomplikuje się, dlatego my apelujemy, żeby rzeczywiście nie zostawiać bez pomocy takie osoby. No a z racji tego, że one wymagają pomocy lekarskiej, rzeczywiście ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada na nas obowiązek pomocy takim ludziom, będziemy doprowadzać te osoby do szpitala, na SOR. No tutaj liczymy też na wyrozumiałość pacjentów, dlatego że w piątek czy w weekendy, gdzie no częściej policjanci muszą taką bezpośrednią pomoc osobom nietrzeźwym udzielać, może być więcej osób na SOR-ze. No mogą się tworzyć tutaj różnego rodzaju kolejki, więc tutaj też apelujemy o cierpliwość, o wyrozumiałość. My to robimy po to, aby tym osobom pomóc. Natomiast no niestety liczymy się z tym, że rzeczywiście szpitale mogą być bardziej obłożone. Ale w sytuacji, w której ktoś jest nietrzeźwy, oczywiście nadal czuwacie, nadal są kary, a czy zawsze może się zdarzyć tak, że trzeba będzie daną osobę zawieźć na SOR, czy w przypadku, kiedy taka osoba będzie agresywna, na przykład trafia do aresztu? My oczywiście mamy pomieszczenia dla osób zatrzymanych, natomiast to, co warto podkreślić, to, co trzeba podkreślić, to są miejsca dla osób, które popełniły przestępstwo i to są cele nie tylko, z których korzysta policja, ale również Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji, teraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Te wszystkie służby również korzystają z naszych cel, które w pierwszej kolejności są nie dla osób nietrzeźwych, ale dla tych, które popełniły przestępstwo. Dodatkowo, jeżeli chodzi o osadzanie osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa, są bardzo restrykcyjne przepisy. My nie możemy w jednej celi osadzić dwóch osób do tego samego przestępstwa. Osobno osadzone muszą być mężczyźni i kobiety, osobno osoby pełnoletnie z niepełnoletnimi. Dlatego pomimo tego, iż dysponujemy teoretycznie kilkunastoma miejscami, to tak naprawdę najczęściej ilość tych osób, które możemy zatrzymać u siebie w Komendzie Miejskiej, w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, to raptem kilka miejsc, przede wszystkim dla osób, które popełniły przestępstwo. Izba Wytrzeźwień zostanie zlikwidowana, przestanie funkcjonować od 1 kwietnia 2023 roku. Tę uchwałę poddaliśmy pod głosowanie na ostatniej sesji Rady Miasta. Za uchwałą zagłosowało 19 radnych. Izba Wytrzeźwień kosztowała w takim rozliczeniu rocznym około 1,5 miliona złotych. Oszczędność, którą tak na szybko oszacowaliśmy, to jest ponad 700 tysięcy dla miasta. To są duże koszty i tak jeszcze raz podkreślę, to są dla miasta też ogromne oszczędności. Natomiast chyba też ważna rzecz, wszyscy pracownicy, którzy na obecną chwilę w Izbie Wytrzeźwień pracowali, otrzymali gwarancję zatrudnienia w innych naszych jednostkach albo w tej samej, czyli w MOPOPiU. Thank you.